Literat. Literatura w dzisiejszym słowa znaczeniu tzw. literatura piękna to tyle co zespół wierszy, powieści, opowiadań i tym podobnych. Literat jest więc człowiekiem, który takie pisma tworzy. Istnieje rozpowszechniony zabobon, zgodnie z którym literat miałby prawo występować jako taki w roli nauczyciela wszelkiej mądrości. Tym samym literat staje się intelektualistą. Ten zabobon był i bodaj jeszcze jest bardzo rozpowszechniony w Polsce zwłaszcza odnośnie do tak zwanych wieszczów ale literat nawet największy wieszcz jest tylko specjalistą w sztuce pięknego pisania w żywym przedstawianiu ludzkich przeżyć wydarzeń i ideałów nie posiada natomiast żadnego innego autorytetu w szczególności nie jest jako taki prorokiem religijnym, filozofem, przywódcą politycznym ani nauczycielem mądrości. Miłość. Rzecz dziwna, że miłość, a więc przeżycie zdawałoby się wszystkim dostępne i piękne, stała się przedmiotem zabobonów. Aby je zrozumieć, wypada przypomnieć parę zasadniczych cech miłości wypracowanych w XX wieku przez filozofów. Scheller i inni. Pierwszą taką cechą jest to, że przedmiotem miłości godnej tej nazwy jest zawsze konkretna osoba ludzka, a nie anonimowe indywiduum. I to o tyle, o ile jest nam bliska, o ile ma tożsamość z nami. Inną cechą miłości jest jej wielka złożoność. Z jednej strony odróżniamy, już od czasu dawnych stoików, cztery typy czy cztery rodzaje miłości. Miłość rodzinną, Przyjaźń, miłość erotyczną i miłość duchową. Skądinąd wobec tego, że możemy wyróżnić w człowieku co najmniej trzy poziomy – roślinny, zwierzęcy i duchowy – miłość może występować na każdym z nich. Przy tym pełna miłość obejmuje je wszystkie równocześnie. Pierwszy zabobon odnoszący się do miłości dotyczy jej przedmiotu. Tym zabobonem jest altruizm który jest miłością innego człowieka w abstrakcji, anonimowego. I to dlatego, że on jest inny, obcy nam. Innym zabobonem, bardzo niestety rozpowszechnionym, jest sprowadzanie miłości do jednej z jej postaci, przede wszystkim do jednego tylko poziomu. Niektórzy widzą miłość tylko na poziomie roślinnym, płciowym. Tak na przykład w języku francuskim, uprawiać miłość znaczy po prostu tyle, co spółkować. Inni, i to jest najbardziej rozpowszechniony zabobon, sprowadzają miłość do uczucia. Miłość jest niewątpliwie także uczuciem, ale nie tylko uczuciem. Jeśli jest pełna, obejmuje także z konieczności wolę służenia i wolę dobra ukochanej osoby. Młodzież. W połowie XX wieku rozpowszechniło się mniemanie, że młodzi ludzie, a nawet podrostki, są pod każdym względem lepsi, mądrzejsi i tym podobne od ludzi dorosłych. Podejrzewam nawet, że coś w tym rodzaju znajdujemy już w odzie do młodości. Niechaj kogo wiek przytłoczy, chyląc ku ziemi poradlone czoła, młodości ty nad poziomy wylatuj. Jakkolwiek by z tym było, mniemanie o bezwzględnej wyższości młodzieży jest na niczym nieopartym zabobonem. Każdy wiek ludzki ma swoje zalety i wady. Młodzi ludzie posiadają na przykład więcej dynamizmu niż starsi, ale za to dużo mniej doświadczenia, a nieraz i siły charakteru. Najlepszym wiekiem człowieka nie jest ani młodość, ani starość, ale wiek dojrzały. I tylko ludzie w dojrzałym wieku powinni zajmować kierownicze stanowiska, z czego nie wynika oczywiście by nie potrzebowali zasięgać rady i u młodych, i zwłaszcza u starych. Ale przypisywanie młodzieży wyższości pod każdym względem jest doprawdy dziwacznym zabobonem. Nacjonalizm Pogląd wyrażający się najczęściej słowami: Naród jest najwyższym dobrem. Niezależnie od pojęcia narodu różnego w różnych krajach, każdy nacjonalizm zawiera dwa twierdzenia. Po pierwsze, że dany naród jest rodzajem absolutu, bóstwa stojącego ponad wszystkim, a więc także ponad jednostką, która winna wszystko dla niego poświęcić. Po drugie, że dany naród jest czymś lepszym, godniejszym, bardziej wartościowym niż inne narody. Trudno oprzeć się tutaj pokusie zacytowania poety, w tym wypadku miłosza. Nie znoszę ludzi, którym nazbyt słabe głowy. Zamącam oczopędny trunek narodowy. Ich mieszanina jęków od czasów popiela, jądrzy mnie i do cierpkich wyrażeń ośmiela. Nacjonalizm jest bałwochwalstwem jako taki zabobonem. Jest nawet zabobonem szczególnie niebezpiecznym, bo bardzo wiele morderstw i innych niesprawiedliwości dokonano niedawno i dalej się dokonuje w jego imieniu. Pomijając bałwochwalczą stronę nacjonalizmu, jego zabobonny charakter wynika już z tego, że naród jest tylko jedną z licznych grup, do których człowiek należy. Bo każdy człowiek jest przecież najpierw członkiem swojej rodziny, dalej regionu, grupy, zawodowej klasy. Poza granice narodu sięga jego przynależność do wspólnot kulturowych i religijnych. Pomijać je wszystkie na rzecz jednego tylko narodu, przepisywać mu bezwzględne pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, jest oczywistym zabobonem. Państwo. Organizacja roszcząca sobie prawo do monopolu fizycznego przymusu, gwałtu. Poszczególni ludzie nie mają prawa odbierać innym dużej części ich dochodów, a nawet majątku, przepisywać po której stronie mają jeździć. Wydawać przepisów o tym, jak mają się zachowywać, a w razie, gdy nie słuchają, zakuwać ich w kajdanki i więzić. Gdy to czynią, są nazywani przestępcami, względnie zbrodniarzami. Natomiast państwo rości sobie prawo do tego wszystkiego. Nakłada podatki, wydaje przepisy, więzi itd. Tak inne organizacje społeczne, na przykład gminy, mogą mieć część tych uprawnień, ale tylko o tyle, o ile państwo im na to pozwoli, to jest o ile im wydeleguje część swojego monopolu. Z państwem związane są dwa zabobony. Pierwszy, obecnie najgroźniejszy, to ubóstwianie państwa, pojmowanie go na kształt bóstwa, któremu wszystko wolno, a wobec którego jednostka i inne organizacje nie mają żadnych praw. Jest to oczywisty zabobon, nie mający żadnych podstaw i wynikający bodaj z innego zabobonu, przyznającego społeczeństwu jedyną pełną rzeczywistość. Ale ten sam zabobon ma jeszcze inne oparcie, a mianowicie w interesach klasy urzędników, bo państwo jest abstrakcją a odpowiadająca jej konkretna rzeczywistość to zespół urzędników, w których interesie leży naturalnie, by państwo, to jest oni sami, mieli jak największą władzę. Drugi zabobon, przeciwny, głosi, że państwo nie tylko nie jest potrzebne ludziom, ale nawet jest szkodliwe i należałoby je usunąć, aby ludzi uszczęśliwić. Jest to zabobon znany pod nazwą anarchizmu. Prawdą jest, że państwo jest ludziom potrzebne, ale że nie jest Bożkiem, któremu wszystko powinno podlegać. Patriotyzm. Miłość ojczyzny i rodaków bynajmniej nie jest zabobonem, ale cnotą godną pielęgnowania, podobnie jak miłość rodziny i tak Ale z patriotyzmem łączą się dwa wzajemnie przeciwne zabobony. Jeden z nich przywiązuje do miłości ojczyzny zbyt dużą wagę. I czyni z patriotyzmu nacjonalizm, a więc zabobon. Drugi przeciwny mu także miesza patriotyzm z nacjonalizmem, a nawet z rasizmem i potępia go jako taki. Jeśli chodzi o utożsamienie patriotyzmu z nacjonalizmem, wystarczy zauważyć, że kto kocha własny kraj, niekoniecznie musi tym samym ubóstwiać go, ani pogardzać innymi krajami, a tym mniej ich nienawidzieć. Nie musi też wcale uważać narodu za najwyższe dobro, tak jakby tego chciał nacjonalizm. Robić więc z patriotyzmu nacjonalizm jest zabobonem. Znacznie groźniejszy jest drugi rozpowszechniony dziś zabobon. Wielu zwłaszcza tzw. lewicowców, wyrażenie którego sens bardzo trudno zrozumieć, przyznaje się do tego. Każdy, kto ośmiela się twierdzić, że kocha swój kraj bardziej niż powiedzmy Ekwador czy Wietkong, jest oskarżany o rasizm. Tym bardziej każdy, kto zmuszony jest do wyboru, daje pierwszeństwo własnemu rodakowi przed obcym, uchodzi za rasistowskiego zbrodniarza w rodzaju hitlerowców. Że to jest zabobonem, że każdy człowiek ma święte prawo dbać przede wszystkim o ludzi sobie bliskich, a to bez żadnej nawet myśli o wyższości tej czy innej rasy czy narodowości, powinno być jasne. Może następująca. Prawdziwa historyjka pomoże w zrozumieniu, o co chodzi. Jeden z moich przyjaciół, Jan, miał bardzo brzydką, zezującą matkę, która w dodatku była kleptomanką. I raz już była aresztowana.